Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czwartek 23 grudnia. Dzisiaj mamy przedostatni odcinek naszych zdrapmasów i muszę Wam przyznać, że bardzo szybko ten czas upłynął. Jutro już mamy Wigilię, także jutro zobaczycie ostatni odcinek naszych zdrapmasów. Przypominam o konkursie, zapisujcie wyniki, jeżeli ktoś wszystkich odcinków nie obejrzał, to jeszcze będzie miał czas, by to nadrobić, gdyż jeśli chodzi o konkurs, to będę czekał taki dobry tydzień do 3 stycznia, jeśli chodzi o zgłoszenia, także bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o jutrzejszy odcinek, to myślę, że pojawi on się bardzo wcześnie. Spróbuję ten odcinek nagrać dzisiaj wieczorem, koło 12, tak myślę, albo jutro rano, także zobaczymy, bądź co bądź, pojawi się ten odcinek, myślę, koło 8-9 rano, żeby po prostu jak najwięcej osób miało okazję go zobaczyć. Zdaję sobie sprawę, że jutro będzie każdy zabiegany, także postanowiłem zrobić tak jak w zeszłym roku. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Dzisiaj oczywiście mamy tutaj kalendarze. Zdrapiemy za chwileczkę numerek 23, zobaczymy, co kryje w sobie koperta, ale zanim do tego przejdziemy, tak jak zwykle zaczniemy od naszych kalendarzy. I tutaj standardowo zaczynamy od naszego kalendarza MMS. 23 mamy tutaj, o teraz dobrze widzicie, i tutaj pewnie będą cukiereczki czekoladowe, także miałem tutaj rację. Także kolejna dawka słodyczy na dzisiaj. I jutro na pewno zobaczymy tutaj wszyscy te właśnie długo wyczekiwane chrupki. Także zobaczymy, co to okienko kryje i jak będą tutaj wyglądać te nasze chrupki. Także tego dowiemy się już jutro. Teraz zobaczymy do naszego kalendarza z kosmetykami. Zostały nam tutaj dwa pudełeczka, takie spore, 23, 24 i zobaczmy 23. Tutaj już widzimy, że coś mamy od Armaniego. O, i chyba już taki produkt miałem, Armani Cold. A nie, tutaj mamy balsam po goleniu, 75 ml. Tamten produkt to był bodajże żel pod prysznic, jeszcze go nie testowałem, ale ten produkt jak najbardziej na plus, bardzo mi się przyda właśnie taki balsam po goleniu i w dodatku z takiej firmy. Także już mam tutaj taki podzestaw, tak jakby, bo mam już żel pod prysznic, teraz balsam po goleniu, także bardzo fajnie, pojemność 75 ml, także ja szybko jeszcze sprawdzę cenę i za chwileczkę Wam powiem. Już jestem z powrotem, cenę sprawdziłem, jeśli chodzi o oryginalną pojemność to 100 ml, tutaj mamy 75, także praktycznie możemy powiedzieć, że jest to oryginalna pojemność i taki produkt tutaj kosztuje ponad 50 euro, także naprawdę sporo, także w przeliczeniu na tą pojemność wychodzi jakieś 47, 45, coś takiego, także naprawdę bardzo drogi produkt, kolejny taki drogi produkt w tym kalendarzu i jutro zobaczymy ostatnie okienko. Coś mamy tutaj z Biotermu i jest to na pewno oryginalna pojemność, bo z tego co właśnie mi wiadomo, mamy 3 produkty oryginalnej pojemności. Mieliśmy już 2 produkty, także tutaj na pewno w tym okienku jest oryginalna pojemność. Także bardzo fajnie. Zobaczymy jutro, co tutaj się kryje. I teraz przechodzimy do naszych kalendarzy. Kalendarze już mamy tutaj na tapecie. Także zobaczymy. Dwie szósteczki, dwie zdrapki z numerem 6. Obydwie zdrapki są już wygrane, ale wiadomo, chciałoby się więcej. Także szukamy, może jeszcze coś tutaj znajdziemy. Także teraz kalendarz belgijski, 23 i zobaczmy. Dzisiaj mamy kolejną łyżwę, także łyżwę mamy tutaj za 100. No w sumie chciałbym tutaj gwiazdkę zobaczyć, albo może te rękawice. No zobaczymy, co kolejne tutaj
okienka nam przyniosą. Jutro zdrapiemy wszystkie okienka, bo tutaj mamy kalendarz do dnia 31 grudnia. Także jutro zdrapiemy wszystkie okienka. Teraz zdrapka polska. 23 mamy tutaj, także zobaczmy, czy będzie tutaj prezencik. No, niestety mamy strojk, także jutro ostatnia szansa, żeby po prostu było coś więcej niż zwrot. Tutaj Wam przypomnę, że prezencik mieliśmy w dniu 7. I tutaj już mamy również zwrocik. Także w tym roku naprawdę bardzo fajnie nam się spisały kalendarze. Teraz zobaczmy, co kryje się w naszej kopercie. Oj, mamy dzisiaj również sporo zdrapek. Zdrapkę Subito za 5 euro. Jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to jeszcze mamy tutaj zdrapkę za 2 euro. Także mamy tutaj zdrapki za 7 euro. Po stronie polskiej mamy jeszcze królewską grę, super siódemkę i czas na kasę. Także tutaj mamy zdrapkę za dyszkę, a tutaj 7 euro. Także trzymajcie mocno kciuki i za chwileczkę zobaczymy, czy zdrapki polskie również i dzisiaj okażą się lepsze niż zdrapki belgijskie. Zaczynamy od naszych belgijskich. Tutaj mamy tylko dwie zdrapeczki. Zdrapka tutaj jest z numerem 42. I tutaj oczywiście mamy dwie gry. Tutaj mamy wygrywającą liczbę 8. I szukamy oczywiście ósemki. Tutaj mamy piątkę, siódemkę i trójkę, także tutaj puściutko. Gra numer 2, tutaj szukamy dziesiątki, mamy szóstkę, czwórkę i jedynkę, także no coś ta zdrapka w tych zdrapansach jest troszeczkę pechowa. Wiele razy ją drapaliśmy, no i troszeczkę słabo. Tam chyba tylko dwa razy ona wygrała. Teraz zdrapka Subito za 5 euro. Wczoraj również drapaliśmy tą zdrapkę. Również był numer 22, także zobaczymy, czy dzisiaj ta zdrapka okaże się szczęśliwa. Także drapiemy. Tutaj oczywiście szukamy w grze pierwszej trzech takich samych kwot. Mamy tutaj 10, 5000, 15, 150 tysięcy, 15 po raz drugi. Tutaj jeszcze mamy 20 euro, 20 euro po raz drugi, piąteczka po raz pierwszy i 150 tysięcy. Także ta gra niestety przegrana. Zobaczmy teraz grę numer 2. Tutaj szukamy trzech takich samych wyrazów. Mamy tak smile, summer, smile, cool, happy, cool po raz drugi, fun po raz pierwszy, holiday po raz pierwszy i holiday po raz drugi. Także tutaj niestety również puściutko i została ostatnia szansa w ostatniej grze. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak serce, uśmiech, okulary, kwiatek, kwiatek po raz drugi, walizka, okulary po raz drugi, serducho i mamy jeszcze jeden symbol, zobaczmy. I mamy niestety walizkę, także niestety ta zdrapka jest przegrana. Także niestety dzisiaj zdrapki belgijskie mamy tutaj 0. No szkoda, liczyłem na tą zdrapkę, no ale niestety. Także mamy tutaj minus 7 euro. Mam nadzieję, że tutaj zdrapki polskie nam coś dadzą, żeby po prostu było coś do zapisania. Mamy tutaj zdrapki za 10 zł. Zaczynamy od najtańszej. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak stówkę. O, 100 zł po raz drugi. 10 zł. 5 zł. 2 zł. I 5 zł. Także no, ja nie wiem. Bardzo jest ta zdrapka dla mnie pechowa. Przeważnie są te zdrapki puste, a jak coś mamy, no to tam złotówka, 2 złote, no ale bardzo rzadko. Także nie lubię tej zdrapki.
Teraz przechodzimy do naszej super siódemki. Jeszcze nie mieliśmy wygranej w tej zdrapce, jeśli chodzi o zdrap masy, także no co, może dzisiaj zobaczmy. Tutaj oczywiście szukamy siódemek. Mamy tak czwórkę. Jest, mamy siódemkę, także moi drodzy, mamy tutaj wygraną w tej zdrapce, super. Siódemka czarna, także tej wygranej nie mnożymy, ale co ważne, mamy tutaj jakąś wygraną. Szukamy dalej, może jeszcze coś tutaj będzie. Tutaj jeszcze mamy ósemkę i trójkę, także mamy jedną wygraną. Zobaczmy, czy będzie dwójeczka, czy coś może więcej. O, i mamy cztery złote, także bardzo, bardzo fajnie. Także jak widzicie, zdrapki tutaj polskie super się spisują. Zaczęliśmy tak słabo nasze zdrapmasy, zdrapki belgijskie były lepsze, a tutaj właśnie pod koniec zdrapki polskie naprawdę super się spisują. Także mam nadzieję, że dzisiejsze te zdrapki będą wygrane i również te jutrzejsze. Także teraz drapiemy zdrapkę Królewska Gra, tutaj szukamy diamentu. Zobaczmy, czy będzie tutaj diamencik. Mamy bransoletkę, złoto, garnek, moneta, tron, naszyjnik i tron. Także ta zdrapka niestety przegrana. I została ostatnia zdrapka, Fast Cash. Także zobaczmy, tutaj szukamy monet, w bonusie szukamy worka. Także szukamy zdrapka z numerem 7, także może siódemka będzie szczęśliwa. Mamy tak cylinder, serce, uśmiech, diament, pierścionek, klucz, wiśnie i walizka. Także tutaj puściutko, zobaczmy, czy w bonusie będzie woreczek. No niestety mamy koronę, także no dzisiaj niestety ta zdrapka nie dopisała. Ale fajnie, że coś mamy tutaj do zapisania. Zdrapki belgijskie niestety tutaj dzisiaj zastrajkowały, ale mam nadzieję, że już jutro się nam tutaj poprawią. Także dzisiaj mamy tutaj w zdrapkach belgijskich niestety 0, minus 7 euro, a w zdrapkach polskich udało nam się wygrać 4 złote, w zdrapce Super 7, także mamy tutaj minusik, minus 6 złotych. Ale bardzo fajnie, że coś tutaj nam wpadło i dzięki temu możecie zanotować dzisiejszą wygraną. Także tutaj notujemy po stronie polskiej 4 złote, a po stronie belgijskiej niestety 0. Także to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem. I oczywiście zapraszam Was już jutro na ostatni odcinek, jeśli chodzi o nasze zdrapmasy. Pamiętajcie o konkursie, notujcie wyniki i oczywiście bierzcie udział w tym konkursie. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.